Jerzy Płomski i nie Penderecki są najbardziej popularnymi polskimi artystami na świecie. A taki gość właśnie dzisiaj u nas, Nergal z zespołu Behemoth. Wielki światowy sukces, recenzje w New York Timesie. Jestem pod wrażeniem. Jak się osiąga taką pozycję, jaką osiągnął Behemoth? Nie wiesz, nie przeczytałem podręcznika, jak się osiąga taką pozycję albo sukces, bo po prostu nie wiem, ale to za tym stoi przede wszystkim pasja i oddanie kompletne i przede wszystkim ciężka praca. Nawet nie powiem talent, bo to jest za duże słowo i bym nigdy, wiesz, nie powiedział, że mam jakiś talent czy coś tego, ale rzeczywiście kunszt i duża praca, i jak za czymś stoisz bardzo, no to w każdej dziedzinie masz, wydaje mi się. Widziałem wasze stroje sceniczne, one są dosyć oryginalne, mnóstwo takich metalowych części. Wszystko prawdziwe, żadnego plastiku, bardzo ciężkie, bardzo niepraktyczne. Powiedz mi, czy sami wykonujecie te ciężkie stroje? Bardzo różnie, najczęściej jakiś znajomy rymarz, albo na przykład mój ojciec, bardzo często, nie ukrywam, bardzo mi pomaga w tych historiach, tak? Ojciec pomaga, słuchaj, tak, no, tak, piękna, tak. Wspaniała informacja, czyli jakby tutaj jest akceptacja ze strony rodziny. Jest tak na swoich szalonych poczynań. No, jesteście zespołem kontrowersyjnym, ale właśnie takie lubimy zapraszać do naszego programu. Wiem, że wiele osób jakby stara się ograniczyć waszą działalność na terenie Polski. Były problemy z koncertami. Były problemy i tak naprawdę całą trasę, którą zagraliśmy we wrześniu, która się odbyła, 9 koncertów wszystkie zagraliśmy i bardzo fajnie, wiesz, duży sukces i chyba największa trasa nasza przynajmniej w kraju, ale przynajmniej połowa koncertów była pod znakiem zapytania. Było tak, że przyjeżdżaliśmy do klubu, no i zaczynało się. Mógł być odwołany w każdym momencie. Mogły być jakieś tam naciski, zawsze była jakaś presja, nie? Czyli myśmy tak troszkę, nie ukrywam, tak na szpilkach chodzili cały czas. Mówiło się kiedyś, nie wiem czy to była plotka, kiedyś się mówiło, że Nergal ma sobie wszczepić mały implant i będzie miał takie małe różki. Nie wiem, na ile to była poważna informacja. Ja myślę, że to był żart, ale niezły nawet. Słuchaj, z implantami nie eksperymentowałeś? Nie eksperymentowałem jeszcze. Aczkolwiek myślałem o ustach i o piersiach. To też jest chyba trochę taki rodzaj teatru, tak na to patrzę. Wasze oczywiście koncerty są właśnie spektakle i tak też należy tak to rozumieć. To też. Znaczy, wiesz co, gdyby tak było, że ludzie po prostu traktują to tylko i wyłącznie jak, wiesz, na zasadzie, wiesz, nie wiem. Przedstawienie artystyczne. Tak. To by było dużo prościej, bo jeżeli ja, nie wiem, idę, chcę zobaczyć koncert Rammsteina, chcę bardzo, albo, nie wiem, Marilyn Manson na przykład, to, wiesz, nie wnikam w to, czy on jest zielonoświątkowcem, czy ma takie poglądy, czy jest, wiesz, czy popiera politykę Busha, czy nie, wiesz, o co chodzi. Mam to w dupie, tylko chcę zobaczyć spektakl, chcę zobaczyć po prostu i przeżyć, wiesz, jakiś show i niesamowite wydarzenie i koncert. I o to chodzi. I uważam, że fajnie byłoby, gdyby ludzie bardziej w ten sposób traktowali nas właśnie jako artystów, a nie roztrząsali spraw, wiesz, jakichś takich, oczywiście one są częścią tego zespołu, ale to jest tak naprawdę nasza sprawa. Ale czasem się przydają. Oczywiście. Coś wiem na ten temat. No, także, no. Ale na szczęście trasa się odbyła, mimo tak, że były jakieś tutaj obawy i małe ciśnienia. Tak. Behemoth na razie jeszcze odpukać nie jest w Polsce zakazanym zespołem, chociaż pewnie są tacy, którzy by sobie tego życzyli. Dzisiejszy odcinek Skibomagla spędzamy na komisariacie. Powiedz, czy miałeś jakieś przygody z policją, być może nie, w Australii, w Stanach, gdzieś podczas tras koncertowych? Nie ukrywam, że za każdym razem mówię swoim chłopakom, którzy tam za kołnierz nie lubią wylewać, że w Stanach to nie są żarty. Mamy tutaj przykłady na przykład Wadera czy AC Drinkers, którzy mieli problemy z prawem, bo tam gdzieś ktoś coś za dużo... Zapomniał, że trzeba schować tą butelkę do torebki. To jest absurd oczywiście, no ale masz szlaban... Polski nawyk. Oczywiście, ale no co zrobić? No, masz szlaban po prostu do końca życia tak naprawdę, już tam więcej nie wiedzie. Pieczątkę w paszporcie. Tak, więc zdarzały się takie różne historie, no, gdzieś tam... Więc nawet całkiem niewinne, przejeżdża ambulans, idziemy, no i no, moja ekipa jest troszkę zrobiona już i jeden po prostu skoczył na... Jeden z nas skoczył na, odbił się jakby od tego ambulansu, czyli skoczył sobie nogą na maskę i się odbił, po prostu. To było w środku po prostu niczego, no, zupełnie. Ja myślę, że to ambulans go kopnął, wiesz? Być może, no w każdym razie, wiesz, zupełnie i pojechał dalej. I wiesz, jesteśmy gdzieś w ogóle w jakiejś takiej okolicy z dupy, nic się nie dzieje wkoło, jest ciemno, jest noc, jest, nie wiem, powiedzmy 22. I nagle, nie wiadomo skąd, po prostu trzy radiowozy, wiesz, minutę pojawia wcześniej się, pojawiają się. Kodżak, tak. I no pytanie, paszporty, skąd jesteście, dlaczego zatokowaliście ambulans, nie? To policja wkoło, to no, scena z filmu dosłownie, nie? No ale, okej, okay, dobra, się po tak, wracać do busa. I myśmy chcieli iść, pamiętam, że tam był nasz autobus, którym jeździliśmy, zaparkowany, a tam była restauracja, do której zmierzaliśmy.
dzień nie, do busa z powrotem. Czyli to nie było żadnych negocjacji. Czyli za karę zostaliście pozbawieni posiłku. No, czyli słuchajcie, mamy sensację, Behemoth w Stanach jest grzecznym zespołem. Po koncertach grzecznie wraca do hotelu. Herbata, tak, wieczorynka, siusiu, paciorek i spać. Gdyby nagle ujawniono, że szatan nie jest czarny, tylko jest na przykład beżowy. Bo kojarzy się diabła z czarnym kolorem, ale czy my wiemy, diabeł lubi różne figle robić. Gdyby się okazało, że jest różowy na przykład. Co wówczas? To jest, wiesz, głębokie takie filozoficzne pytanie, nie wiem. Wiem, że szatan mi się zmaterializował 3 dni temu. Jest czarny, ma 1,8 pojemności, jest bardzo szybki, stoi zaparkowany przed klubem. I to wiem, jest czarny na pewno. Nie, czyli ma kopyta, nie ma kopyt, ma 4 koła. Ile ma koni mechanicznych? 160. Co oglądamy, czego słuchamy, co to będzie za nasz najnowszy teledysk z płyty The Apostasy, utwór się nazywa From Ethereum. Już emitowany w amerykańskiej stacjach. Tak, w Polsce nawet nie wiem, gdzieś wiem, że na portalach Interia i tak dalej to puszczają. W Polsce w telewizji absolutna premiera, możemy to powiedzieć. Powiedzmy, zaryzykujmy. Panie i panowie, z wielką przyjemnością przed wami Behemoth.